Autokar wjeżdża na plac przed budynkiem. Wychodzi grupa uczestników. Wśród nich osoby z białymi laskami. Przeciągają się po podróży. Rozmawiają. Wnętrze Galerii Sztuki w Nowym Sączu. Koordynatorka dostępności oprowadza grupę. Obok niej tłumacz języka migowego. Sala wystawowa. Osoby z białymi laskami przed ścianą z obrazami. Jeden z przewodników prowadzi dłoń osoby niewidomej po płótnie. Wskazuje wypukłe elementy. Park. Jedna z organizatorek projektu opowiada w języku migowym. Rajdy też są bardzo potrzebne. Ludzie po prostu też nie mają okazji, żeby się spotkać. Głusi nie mają okazji spotkać się z niewidomymi na przykład. Sala kinowa w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Dyskusja po filmie. Uczestnicy rajdu rozmawiają, żartują, omawiają film. Niektórzy mówią, niektórzy migają. Ania Żurawska, prezeska fundacji. Jak obserwuję właśnie te wszystkie miejsca, do których przyjeżdżamy, tak jak tutaj byliśmy w Nowym Sączu, jesteśmy w Tarnowie, są tu ludzie też między innymi przez nas przeszkoleni i z dumą patrzę na to, że zawsze są otwarci, uśmiechnięci, wrażliwi i że mają naprawdę świetne zaplecze techniczne, jeśli chodzi o dostępność. Uczestnicy stoją w grupie, rozmawiają w języku migowym, oglądają okulary do wyświetlania napisów, dyskutują o sposobie działania sprzętu. Jedna z osób zakłada okulary, śmieje się. Jedna z osób niewidomych zakłada okulary, zdejmuje, podaje dalej. Sala kinowa. Jeden z uczestników opowiada w języku migowym. To jest w ogóle taka pierwsza moja już integracja pomiędzy słyszącymi, niewidomymi a głuchymi. Znam oczywiście niewidomych, ale po prostu taka integracja nigdy nie wcześniej miała miejsca. Nawet nie wiedziałem, jak mam się zachować w stosunku osób niewidomych. Na początku byłem taki trochę może przestraszony. Uczestnicy zwiedzają salę Domu Kultury w Nowym Sączu. Jeden z uczestników. On wytaczy takie drobne rzeczy, a tyle osób by na tym skorzystało, a dużo tego nie trzeba. Grupa w zaciemnionym pomieszczeniu. Uczestnicy włączają latarki w telefonach. Oświetlają tłumacza języka migowego. Wychodzą pogrążeni w rozmowie. Roześmieni uczestnicy na warsztatach z malowania na szkle. Park, jedna z uczestniczek. Myślę, że jest jeszcze bardzo dużo miejsc, do których moglibyśmy pojechać i sprawdzić, czy tam jest dostępnie, albo co zrobić, żeby było dostępnie. Grupa ustawia się do zdjęcia. Ania Żurawska. To, że my jesteśmy, mamy tę wiedzę i mamy umiejętności, bo mamy sztab naprawdę świetnych, kompetentnych ludzi i uczestników, którzy chcą się dzielić swoim doświadczeniem, jestem przekonana, że możemy jeszcze iść dalej i dalej i dalej w tych swoich marzeniach i właśnie tego bym chciała, żeby to się zadziało. Białe tło, napis. Projekt Kultura Rajdy Bez Barier zrealizowany został przez Fundację Kultury Bez Barier. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury.